Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Okej, słuchajcie. Mieliśmy bardzo trudną sytuację z kasą. W pewnym momencie w ogóle poza odcinkiem miałem już tylko 3000 dolarów. Ups, bardzo mało. Ciężko byłoby z tego wyżyć, ale biegałem po turniejach. Złapałem trochę jeńców do niewoli. No i dzięki temu udało mi się znowu te 23 tysiące, tylko to strasznie szybko spada. Dlaczego? Już wam pokazuję. W Rivaczegu mamy znowu 307 huskarli już. Oprócz tego wagierskich strzelców, 45 rodockich strzelców, tych co rekrutowaliśmy w ostatnim odcinku. Ja sobie ich przeszkoliłem. Teraz jestem w ogóle bez armii, ale ja sobie biorę wszystkich huskarli jakich mogę. W ogóle już 173 ludzi mogę mieć, więc to jest bardzo dużo. Biorę tych huskarli i idę na tego gościa, który mnie goni i być może ten się do nich dołączy. Dołączył się, tak jest. 172 do 180, super, duża bitka. Bardzo mi się to podoba. Samą piechotę mamy. Bardzo dobrze, jak najbardziej. Czy my się będziemy tu jakoś zbliżać? Nie. Chodźcie jeszcze wyżej, żeby zablokować ich szarże w razie czego. O, ale to pięknie wygląda. Ile naszych jest? 159. Okej, czyli to jest taki limit, że 160 na 160 może się bić ze sobą. Na tych ustawieniach. Okej, niech będzie. Ale to jest epickie, powiem wam. Ja nie przywyknę do takich dużych bitew chyba w Warbandzie. Ale patrzcie to. No, czy ta armia Huskarli nie wygląda przepicko? Czy to nie jest coś wspaniałego? Czy to nie jest coś wspaniałego? Słuchajcie. Przesuńcie się, bo widzę, że oni sobie idą. Chodźcie tu. O, tu. Tak jest. Oni chyba coś strzelają, ale to tam... Dużo nam chyba nie zrobi. W każdym razie tak. Ostatnio trochę tych lordów wagierskich pokonaliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj również uda nam się parę tych lordów pokonać. Bo ja bym chciał w sumie mieć... O kur... Ale dostał Heda. Ja bym chciał w sumie z nimi na razie zrobić pokój. Z wagi... Chociaż... No tak, bo oni te wioski mi plądrują cały czas. A ja ich zamku i tak na razie jakby zajmować nie będę. Bo jest zbyt dobrze chroniony i zbyt dużo tych lordów jest. Oni w ogóle, jako że nie mają innej wojny, oni są strasznie mocni, ci lordowie ich, tych wagierów. Więc przydałoby się, żeby jakąś wojnę wypowiedzieli komuś innemu, albo żeby ktoś inny wypowiedział wojnę wagierom. I... Wtedy naprawdę będziemy w stanie ich jakoś osłabić, tak dalej. Tam było chyba poza odcinkiem, kuźwa, nic nie trafiam, informacja, że chyba kozaczą do Swadian? Jakoś tak? O kuźwa, mój koń! Dobra, przeżyliśmy to. Uff. Nie uderzysz mnie, dziadu. Nie uderzysz mnie, dziadu. Dobrze. Ej, parę mi poginęło ludzi, kurczę. Ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że musimy iść w inteligencję teraz, naprawdę. I musimy sobie polepszyć chirurgię, bo jak nie ma Jeremusa z nami już teraz w armii, w oddziale, ale dostał, to no niestety, ale trzeba iść w tą chirurgię. Z tego względu, że za dużo nam jednostek będzie ginąć. A to jest nie po mojej myśli, żeby nam ginęły jednostki. Dobra, chodźcie pany. Lecimy tam jeszcze jakiś strzelec S1. Kuźwa, ci strzelcy rodocy są tacy upierdliwi, naprawdę.
Wow. Tak, prawdziwe pole bitwy, kuźwa. Tyle jednostek, coś pięknego. 11 strat. 11 huskarli nam zabili. To jest sporo. O, jeszcze w ogóle ktoś został u nich. Niech lecą. W takim razie. Wywalone. Ten pewnie i tak padnie na koniu. Nie wiem, czy to jest Ymira, czy kto. Czy Alien. Alien, znaczy się. Konnica została. Dobrze, że nie rodokowie. Chociaż ci też strzelają, ale... O. Już po koniu. A, Ymira to była. Wow, jakbym dostał tym łoszczepem... Wow. Że ja się tak, kurde, nie boję tu z nimi w ogóle ten... bić. Dobra, zabity. Udało się. Dobra. I Ymira tylko raniona została. Pobiegła na pałę i tyle. No w końcu jakiś jeniec. O, i Jeremusa uwolniliśmy. Fakierski weteran. Wezmę go. Bo czemu by nie? Dobra. Garnizon zarządzaj. Bojara sobie dajemy tutaj. I teraz tak. Strażnika i tego możemy sobie wziąć. Jasne. I jeszcze huskarli trochę. Ok. Rynek. Nie tymi zbrojami. O. I kurczę. Coraz bogatsi są ci handlarze. Powiem wam. Kuźwa, jaki drogi ser. Dobra, to co? Lecimy pod zamek Irbę. W takim razie, skoro Jeremusa uwolniliśmy, ty, to ja chcę sprawdzić, jakie mamy stosunki. Z Jeremusem największe, potem Marnit i Firentis. Okej. Okej. Niech będzie. Trzeba też będzie to, co mówiłem ostatnio, z tym Olafem coś próbować ogarniać, żeby tą żonę mieć. Trzeba mieć z nim dobre stosunki w miarę. I dużo kasy, bo chyba się płaci jakieś wiano, coś takiego. Także wiecie, finansowy. Uuu! Ej, my coraz więcej zarabiamy z tego riwaczega? No to by, a czy to by miało sens? No nie, ale... Nie. Kuźwa. Ja się tak boję, bo jak mi teraz wylecą... Tutaj... Kuźwa, coś lordowie, jak ostatnio mnie w ten będę musiał uciekać, to będzie lipa. Oho. Co on ma? Strzelców tylu aż? Ups. Czy ja dam radę im obu? Może i bym dał, ale straty duże. No teraz uciekasz nagle, dziadu, tak? No i dupa. Okej, 2800. Ej, dobrze, dużo zarabiamy teraz. Być może nasz riwaczek staje się coraz bardziej... Wiecie. Coraz bardziej dochodowe. Oho. Co on ma? On ma Kelgitów. Dobra. Uff, okej. Tam już widziałem Jarogleka, który biegał, ale na szczęście nie dołączył, bo był zbyt daleko. Więc jest dobra nasza. Chodźcie tutaj na wzgórek, chodźcie tutaj. O, idealna pozycja. Żeby się ustawić. Oni szarżują! Uuu.
kuźwa macie. Dobra, ale moi huskale teraz powinni sobie z nimi dać radę. Wow. Jaki Saigon tu się dzieje. Co tu się dzieje w ogóle? Ja pierdzielę. Dobrze, expa trzeba zdobywać. Tak jest. Ci już uciekają. Rozgromieni. Kurde. Tu się spowalnia. Ale już koniec po bitwie będzie, nie? Pewnie, że tak. No tu jeszcze jest dwóch jakichś chyba. O! Dobra, padł. Niech będzie. Pokonany kolejny lord. Niestety uciekł i niestety nie mogę wziąć tych bandytów. No ale cóż, cóż, cóż. Kergickie łuki. Mnie to nie interesuje. O, ja pierdziele. Z Jaroglekiem bym w życiu nie... Ja ci, co on ma. No właśnie, wioski mi cały czas plądrują. Ja się w takie plądrowania bawić nie zamierzam. Jest tu parę tych lordów. Tu w ogóle jest wieża obleżnicza. No właśnie. Więc ten zamek też będzie problematyczny do zdobycia. Pytanie, czy oni tu wyjdą stąd, czy nie. Ja bym chętnie ich wszystkich dojechał, tak naraz. Kurczę. Tylko to jest ryzykowne, bo jak zaraz tu przyjdzie jakiś król, albo ten bojar Doru chyba, co ma 200 ileś ludzi, no to zaboli to, na pewno to zaboli. Także wiecie. Kurde, czekajcie, strasznie mi się ręce pocą, nie wiem o co chodzi. Nie wiem czemu tak jest, ale... Ale jest. O, o, uciekł. Kurde, lebele. O. Nie no, to z królem to ja nie zamierzam. Wchodzić w żadne tutaj. O. On ma słabe jednostki. Do niego można iść. Ten co ma? Dobra, chodźmy na nich. Aj, kurde, nie dołączy się. Dobra, podaj ślub, gin. W takim razie. Masz trochę konnicy i tak dalej. Ustawimy się tu. Fajne wzniesienie. Proszę cię bardzo. Oni się zawsze tak rozsuwają szeroko, ale my wolimy w kupie być, bo w kupie siła, jak to mówią. Dobra, przesuwamy też się do przodu, co będziemy na nich czekać, jak te matoły. Tu się... Ohoho, miodzik. Miodzik. Pięknie. Czy ty kogoś zesnajpie? Z takiej odległości i... Jak oni są tak rozproszeni. Nie, co ty? Dupa. Nic nie trafiam. Żyćko, jak to się mówi. Kurde, jakie to jest piękne. Jaka armia tych huskarli. Panowie. Tam konnica już nie ma gdzie iść. Spagowała się. Dostał kuń.
Dobra, panowie, do ataku w takim razie. Czekamy, nie czekamy, lecimy na nich i tyle. Ty tu czekaj, bo ty strasznie do przodu lecisz. A zginiesz zaraz. Dobrze. Trzeba tych strzelców tutaj się pozbyć. Strzelców mogę wziąć na siebie. Dobra. Kawaleria tu jeszcze jest, ale kawaleria chyba tak do końca nie wie, co robić. Dobra. Koń zbity temu dowódcy ich. Tu jeszcze łucznik. Kurde, rekrut mnie bije. Pięknie. O kurde. O kurde. No. Traf go. Jeden nasz zginął tylko. Nie jest źle. Nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze. Super. Świetnie, naprawdę. Okej. Okay. Podajesz się. No, jeszcze lepiej. Ja cię biorę jako jeńca, kurczę, dziadu. Już? Nie zmieści się więcej? Kurczę. I mamy poziom. Proszę was bardzo. Proszę was bardzo, mamy poziom. A zatem... postać. Idziemy w inteligencję i teraz sobie podreperowujemy potężny cios i potężny naciąg. Proszę was bardzo, na piątkę. Co tu mamy najmniej? Najmniejsze mamy kusznictwo. W ogóle broń drzewcową i miotaną i dwuręczną udało mi się na samych turniejach tak bardzo podnieść, więc wow. To już pokazuje, jak bardzo na turniejach grają w ogóle. Więc super. I teraz będzie plan taki. Inteligencja do 15 i trzeba będzie tak, więźniami chyba do 6 bym podniósł na pewno. Wyszukiwanie drogi na piątkę. Chirurgię bym podniósł. No, to trzeba będzie. To trzeba będzie. Dobra, ale póki co lecimy sobie do naszego riwaczegu. Można by zacząć coś ulepszać w tym zamku być może. Jakąś strukturę zbudować. Obiega Firentis, biega Jeremus. Proszę was bardzo, super. Tylko żeby tam zaraz nie powpadali w jakieś pułapki. Garnizon. Dajemy go tu. Bierzemy sobie więcej Huskarli. I sprzedajemy to, co można jak najbardziej. Każdy item tu jest ważny, bo zawsze trochę kasy z tego wpadnie, więc to jest... wiecie... Jedzenia tu już nie ma zbytnio, ale... zarządzaj miastem. Ja bym tą wieżę więzienną zbudował. To jest 6000 aż. Ale to trzeba. No i kasy mamy trochę mało, ale... wiecie, pójdę na turnieje znowu poza odcinkiem. Będzie chill. W ogóle, kiedy będzie kolejny poziom? No, za 100 tysięcy punktów. Dobra. Oni uciekają. O, przed nim, ale my jesteśmy w ogóle szybsi od niego. Czy wątpię, że go dogonimy, bo mało szybsi, niedużo. A oprócz tego zaraz tu ktoś może wyskoczyć. O, właśnie. Co on ma? Ja bym z nim się pobił. O kurde. Ale bez tamtego gościa. Wiecie? Tu straty będą spore. Ma sporo strzelców. Całkiem dużo. Ale takich innych dobrych jednostek ma mało. Idziemy. Dobrze. Tak jest. Ma przewagę liczebną.
148 do 170, niech będzie. Ale my się nie damy. My się nie damy. On w ogóle chyba szarżuje na nas? Naprawdę? Wow. Ale zatrzymaliśmy ich szarże, więc jest dobrze. O kurde, jaka konnica tu jedzie. O kuźwa, ja pierdzielę. Ile jeźdźców. Piernicze. Chodźcie tu za mną. Dobra. Ja pierdzielę. Ja pierniczę. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie, nie. Jaki sajgon. Co to? Konia mi kuźwa na... Nie. To było coś pięknego, nie? Ale... Na piechotę teraz walczyć to będzie, wiecie, trudno. Tu tyle strzelców tu jest. Dobra. Kogoś tam zabiliśmy. Wygrywamy to raczej. Wygrywamy to. Porządnie to wygrywamy, chociaż straty jakieś mamy, tak? Już 11 nam zginęło. Wrogów jeszcze 64 zostało. Dobra. Skąd oni przyjdą? Stamtąd. Nie, czekajcie, skąd? No tak, stamtąd. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Kompresujemy się. Dobra, do ataku wszyscy. To pięknie, piękny strzał z łuku to był. To mi się podoba. Ale teraz nasza piechota ich tu rozwali. Wow, wow. Ja nie mogę przejść. Co się dzieje? Jasny gwint. Eno, naokoło. Taka armia Huskarli, to jest... O, jeszcze jeden tam jest. Nie. Kurde. No i spieprzy nam. Dobra, ile naszych zginęło? 13. To i tak jak na taką bitkę, powiem wam, 13 strat? Super, on to źle rozegrał. On na nas szarżował. Jakby nie szarżował, to by to było zupełnie inaczej wtedy. A tak? Kurczę. Super wyszło. Super wyszło, naprawdę. Już nawet mi się nie chce go gonić, bo i tak ucieknie. Napiję się wody. Dobre nawodnienie trzeba dbać, ale jestem zakrwawiony. Okej, okay. 10 punktów renomy dostaliśmy za tą bitwę. I Bojardoru się poddaje. No w końcu bierzemy teraz jeńców po kolei jak leci, więc jest fajnie. Dobra. Dużo kasy. Możemy sobie teraz od razu iść go zostawić do naszej celi więziennej. I możemy iść... Wow. A ci znowu tam idą, tak? A gdzie jest Marnit w ogóle? Nie wiem. Ale my sobie zostawimy tutaj tego gościa. I co? I idziemy. Ile krawan! Dalej ten podzamek. Proszę bardzo. Nasz trzeci więzień już. Niech tak będzie. Ile Huskarli? Ja nie mogę. Dobra, niech tak będzie. I teraz co? I teraz słuchajcie, tu sobie zakończymy odcinek. Ja poza odcinkiem sobie jeszcze sprzedam te wszystkie łupy, które zdobyliśmy i w następnym... Da!
dalej idziemy pod zamek. No skoro tak fajnie idzie, no to idziemy ich dalej tam bić w takim razie. Będziemy się wzbogacać, ekspić i być może jakieś fajne okupy nam zaproponują za tych swoich lordów. Więc będzie w porządku. Także, póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.